Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny live'owy odcinek Symulatora Maszyna. Dzisiaj wyjątkowy live'owy odcinek, gdyż jest to urodzinowy live'owy. Dzień opóźniony, no ale no, jak to każdy w urodziny, no trochę trzeba pobalować. W końcu to jest wyjątkowy dzień. Witam bardzo serdecznie Panie Simon GTA na transmisji. Dziękuję bardzo za życzonkę. I lecimy dalej z transmisją. Dziś ma Bakaliska, witam serdecznie Panie Michu. Lecimy z transmisją na żywo. Jesteśmy na... Mamy tutaj nasz składzik piękny. Dziękuję bardzo. Za życzonkę Panie Michu. Gdzie? No taka rodzinna impreza, no był, oczywiście. W rodzinie też mam parę. Dziękuję Panie Marcinie za życzenia. Jak wygląda oto nasz skład? No nie będziemy przedłużać. To schowamy. Podpowiedzi sobie włączymy. Radio też włączymy, tu widzę jest kanał 5. Próby radia nie możemy zrobić. Jest wars, to top będzie. No, będzie. Jest wars, zgadza się. Aha. Mówi pan, że dzisiaj spokojnie, dobrze. W takim razie nie muszę się martwić. Dobra, wszystko załączone, reflektory. Nastawę oczywiście dajemy sobie na... na pośpieszną. Tak. Został, panie Michu, o to niech się pan nie martwi. Jaki nasz rozkład dzisiaj jazdy jest? Jakby się ktoś pytał. Dobra, jak tam odhamowywanie? No widzę, że jeszcze nie do końca się odhamował, to sobie stawimy kamerę na dobry początek, będziemy opóźnieni. Czemu w polu? No bo też się zaczyna sceneria na mapie Kaliska. Jaki jest scenariusz? No boż pan Grina chce robić. Dobra, jedziemy. Miarówka, jak to oczywiście musi być. Na dobry początek. No nie ładnie, tak? Grina robić w wagonie, w warsie. Można sobie ewentualnie ciupaskę kupić, na pewno tam sprzedają. Prezydent pozwolił, nie wiem który. Proszę zapytać o pisemne zezwolenie od kierownika pociągu. Wtedy pogadamy. Thank you.
dalej na rzeczy Intercity opłacone. Myślę, że tak. Nie wiem za bardzo, gdzie tu się wjeżdża do tego ZWK, więc tak jadę ostrożnie. Semafor podany do 100 z ograniczeniem. Więc się rozpędzamy jeszcze. No niemożliwe, że ma pan za darmo. Kurde, to wpłaci na ubezpieczenie bardzo. Właśnie, ubezpieczenie od pożaru. A, widzę peron, dobra. Trzeba hamować. Ograniczenie do 100, a tu ja gdzieś włączę tory krzywe. Dobra, opóźnienia za 2 minuty trzeba mieć na początek, bo jak żeby inaczej. Słyszałem, że wersje imprezę mocno nakrapianą robią dla kierownika. Leje zaraz do minę. O, coś było takiego, coś było. Ktoś kiedyś coś takiego powiedział, że taka jest dzisiaj. Tylko u nas w wagonie prywatnym. Zduńska wola Karsznice. Ale jest taki krótki peron, że dwa wagony się nie zmieściły. Dobra, ludzie wsiadają. Według rozkładu jesteśmy opóźnieni o 3 minuty. Super. Odjazd. Dajmy trochę głośniej radio. No i takim sposobem odjeżdżamy ze stacji. Skoluńska wola Karsznicy. To 7 czy co? Czy samolot ma jakieś turbulencje były? 7, ale turbulencje były, to 7. Mój kot też szykuje dzisiaj turbulencje na klamce od drzwi. Konduktor za dużo wypił, więc pan zasygnał do odjazdu. No dobrze. Może tak być. Chociaż to konduktorka była. Z tego co słyszałem. Ograniczenia prędkości na semaforze widzę. Po 40. To jest 30, no tak. Mamy problem. No, ale tylko taki drobny. O, co to jest za wybój? Drodzy Państwo, zobaczcie na to. Jak to było? O. Marycz. To jest dobry wybój. Wagony tańczą. Radiowy numer 5, zgadza się. Dobra, czekamy, aż wszystkie wagony wyjadą za rozjazdu. No, wszystkie wyjechały, możemy przyspieszyć. Do 60 km na godzinę. A teraz test. Czego test? Ja nic nie testuję. Ja jadę.
60 jest, jedziemy. Ja nic nie chcę mieć, ale dzisiaj na ten. Dwie leżanki pasowały, ale damy radę. No i to najważniejsze, że damy radę. Jakoś damy radę. No. Czujemy, czy wśród nas jest robot, zaznaczył obrazki z domkami. No bo potem to już może być ciężkie. Potem już może być ciężkie. Ja wyrzuciłem przez okno, poleciało na policję. A zaraz kończę, nam cały pociąg zatrzymają. I będą szukali tego nie z tego pasażera. Co to się wydarzyło, że nam pociąg wywaliła? Następny nastroj, a wyłącznie szybki. To ciekawe. Dobra. A czemu 20 tu jest? Ja nie widziałem takiego ograniczenia prędkości. Skąd pan wie, że jest 20? Gdzie to było? Jak był taki wskaźnik? A tam widziałem, że szlakowa 60. Chyba, że akurat się patrzyłem na wagon i na wybój w miejscu, gdzie było 30. Całkiem możliwe. No akurat stoi ładnie. Sznaban zamknięty, pociąg stoi przed przejazdem. Semafor na stój. To się nazywa. Według RJ20? Nie, według RJ60. A nie, 60. Do 2 byliśmy, była stuwa na wjazd. No to jest 60. Do Zduńskiej Woli, nie? No, wjazd podany. Jedziemy. Włączył hamulec awaryjny, a Biedronka zareaguje. No tak, Biedronka, trzeba hamować awaryjnie. Trzeba coś kupić, nie? Na lepszą podróż. Ograniczenia do 40 na semaforze było. Więc jedziemy i do 40. Tutaj, a tam to czasem się myli. Ja się na to nie patrzę, szczerze powiem. Chyba, że to właśnie promocja. Może też, może promocja. Ja się na tamte podpowiedzi nie patrzę. Ja się patrzę na to, co się na szlaku dzieje, bo czasem na przykład prędkość szlakowa się zmienia do 60. Gdzieś tak w połowie szlaku, a tam już po lewej stronie jest 60, jeszcze w miejscu, gdzie jest 100 szlakowa, więc... Tam to oszukuje. Mogę tyle przepowiedzieć. No po co? Wystarczyło kupić, panie Simon. Wystarczyło kupić. Nawet przed czasem jesteśmy, o dziwo. No to nie jeźdź nam 3 minutki. Udało się. A na Biedronki kupić. A nie. Legalnie kupić. Nie ukraść. Kupić. Zduńska Wola.
No widzi pan, no tak to jest z tymi byłymi, no. Tak, Kibelson sobie ładnie stał. Trochę przejedziemy miejsce zatrzymania się trzeba pociągu, a to dlatego, bo by się wszystkie wagony nie zmieściły, nie? Myślę, że nikt mnie tu od razu za to nie złapie, chociaż nie by się zmieściły. No dobra. No co no? Tylko kawałeczek, no i tak w peronie stoję, nie? No. No już wszyscy wsiedli, wysiedli tak szybko. No dobrze. Niech im będzie. W której mamy ostatnią stację o godzinie 20.02. Wagon pierwszej klasy się pali? Ojejku, nie widzę za daleko to. Co mi pan tam gada? Tam nic się nie dzieje. Z mojego widoku tam na samym końcu nic się nie dzieje. No. Kiedyś jechałem pociągiem w wagonie, w którym się hamulce paliły przy każdym hamowaniu. I była taka chmura. Ale nie wiem, tak było przez, nie wiem, 3 czy 4 hamowania, a potem już w porządku było. Nie wiem, czy zupełnie wysiadły, czy się naprawiły. A jak pan jest piromanem i podpalił, no to będzie się palił. Ja tak myślę, że nic takiego się nie wydarzy. Jest wyjął te piszczeli. No nie słyszałem. Przestańcie jarać w tej jedynce, to nie wagon samotnej matki. No tak. To jest pierwsza klasa, najlepsza. U mnie dzisiaj w ogóle burza była. Powiem, drodzy państwo, na to powiecie burza. Dawno nie było. Pana, panie Michu, może nie było, u mnie było. A pan mieszka, uwierzy pan, daleko ode mnie. Bardzo daleko. No to miał pan dobrze, no niestety ja nie miałem takiego czegoś. Nie. Cały czas dzisiaj padało. Nawet słońce nie wyszło na chwilę. Dziś brat był w szkole, a pan chory. Odjazd. No to pan miał dobrze, bo pan sobie w domku posiedział chociaż. Dobra, pomalutku ruszamy. To jest chyba jakiś tej wyższej klasy. Pociąg ma 4-cyfrowy numer, nie? To prawie jak ekspres jest traktowany. Chociaż jest nazwany pośpiesznym. Czyli zauważyłem, że u nas też często tak ostatnio pociągi jeżdżą. Pociąg Intercity zwykły, nie ekspres, a jeździ jako ekspres, nie? No, u pana był deszcz. No tak się złożyło. Cała to pierwsza klasa? A co chce pan zobaczyć, żeby pan uwierzył? Czas zerknął na szlak. Nie, nic się nie ma wydarzyć na razie. O, jest. Tu jest cała i tutaj też jest cała, nie? No, jeszcze jazda bezoporowa, no tak. Dobra. I się rozpędzamy. Tu na razie jeszcze jest 60. Patrzcie się, drodzy państwo, na to, co jest tam na górze. A tam już jest stuwa. Maszynakowa prędkość jeszcze się nie zmieniła.
razie jeszcze jest 60. Konduktor się żeń... Nie, panie konduktor. Ja ten znowu zaczyna jakieś dziwne rzeczy gadać. Znowuż pan musi odpocząć chwilę z tego, co widzę. Cruz był za free. No był, był, ale niedługo też i za to trzeba będzie płacić. Zobaczy pan, panie miło. Następna stacja Sieradz. Następna stacja Sieradz.